Cześć, jestem i witam Was w drugim odcinku ze specjalnej serii Kingdom Rush Extra, gdzie będziemy przyglądać się specjalnym takim dodatkowym rzeczom ze świata Kingdoma. Nagrywam ten odcinek po raz drugi, ponieważ pierwsza wersja tego materiału, no po prostu szczerze mówiąc, nie podobała mi się. Nie podoba mi się to, jak tam wszystko opowiedziałem i przedstawiłem, więc chcę to poprawić, żeby jakościowo było lepiej. Ale też mam nadzieję, że nie zapomnę to, co wtedy ważnego powiedziałem na słowem, słowem wstępu. Tak. W dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie kulty, bóstwa w świecie Kingdom Rush, różnych bogów, i na koniec też omówię postaci, które są trochę powiązane albo Domniemam, iż też mogą być jakimiś bóstwami, ale nie jest to potwierdzone. W ogóle tutaj w niektórych miejscach będzie trochę gdybania i trochę może mojej nadinterpretacji, ale o tym potem. Oczywiście na koniec jeszcze omówię ankietę, w której e, brała udział ta opcja. Tam naprawdę dwie opcje szły web w web. I bardzo fajne opcje. Też, tak, bardzo fajne nowe pomysły. Nowe opcje pojawiły się w jednym z komentarzy pod ostatnim, jednym z, ostatnim fi, z ostatnich filmów, też właśnie na serii Kingdom Rush Extra, i też te pomysły zamierzam zrealizować. Hmm, no, chyba powiedziałem wszystko, co, co było przedstawione w tej części wstępowej w poprzedniej wersji tego materiału. Taką mam przynajmniej nadzieję. I myślę, że możemy przejść do właściwej części tego materiału, czyli już omawiania poszczególnych kultów i bóstw. A zaczynamy od Lewiatana, czyli potwora z Kingdom Rush Frontiers, przypominającego krakena, nazwę mającą od biblijnego stwora Lewiatana, który był bóstwem dla morskich diabłów, dla głębinowych diabłów, czcili go oni jako swojego Boga, i oprócz tego, że był właśnie dla nich przywódcą, był też bogiem, ale został oczywiście pokonany przez wojska linery i ich sojuszników. Także niby miał tą swoją boskość, ale nie podołał wrogom, natomiast no, dla głębi Nowych Diabłów był taką wyższą istotą, takim wspaniałym bytem. Czcili go oni, no oczywiście, po prostu czuli przed nim respekt i mieli do niego ogromny szacunek, ale nie stawiali mu żadnych pomników ani nic w tym stylu żadnych ołtarzy, nie składali mu ofiar, przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. No i tak pokrótce będę starał się omówić każdy kult, zależnie od tego, jak dużo posiadamy. Na jego temat informacji. Drugie bóstwo, i też z Kingdom Rush Frontiers, czyli z drugiej odsłony naszej serii ponownie, Sakra. Sakra ma swoją świątynię w dżungli, w której dzieje się część akcji właśnie Kingdom Rush Frontiers, gdzie mieszka plemienie Makwa, plemienie Dzikusów, które no, specjalizuje się w różnych rodzajach magii, w tym jest dość rozwinięte. Natomiast generalnie jest dość prymitywne. Prawdopodobnie sakrze składano ofiary, rzucając na przykład je do wulkanu, jak to miało miejsce na jednej z planż, na jednej z map. Być może składano też w inny sposób jakieś krwawe ofiary na cześć tego bracznego bóstwa. Właściwie nie wiemy, jak wygląda to bóstwo, nie było nigdzie przedstawione. Gdzieś chyba spotkałem się z informacjami, że też mogło być pod postacią małpy. Ale nie udało mi się ponownie odkopać tych informacji, także nie będę ich tutaj e, przedstawiał tak, w, tak mocno twierdząco, no bo nie jestem pewien, czy są one zweryfikowane i czy to na pewno tak było, czy to z czymś innym mogłem pomylić. Natomiast mamy tutaj po prostu takie nawiązanie właśnie do bóstw e, takich plemion, e, które mieszk mieszkają w buszu, oddają jakieś krwawe ofiary w rytuałach właśnie swoim bogom i takim bogiem jest sakra kolejnym kultem bardzo silnym bardzo rozbudowanym jest Unblinded Cult czyli ten kult nieślepych czyli kult, który miał przygotować świat Kingdoma na nadejście Overseerera, na inwazję kosmitów i czcili oni Overseerera jako swojego boga Overseerer niewątpliwie jest jedną z najpotężniejszych postaci w całym uniwersum Kingdom Rush Myślę, że na równi albo tuż za Umbrą, który oczywiście też się pojawi w tym odcinku, ale to potem. No i Undided Cult byli to prawdziwi fanatycy, ponieważ byli oni mocno oddani swojemu bóstwu, swojemu panu, jakim był nadzorca, czyli Overseer. I ich plan no, prawie się udał, tak? Przygotowali tutaj yy, naprawdę potężne. Oddziały, chociażby które przeciągnęły na swoje strony różne rasy, by ci byli posłuszni Overseerowi, ale oczywiście większość postanowiła stawiać opór, tak? Zjednoczyły się siły Weznana i siły Lineri, dawni przeciwnicy, by stanąć przed nowym, wspólnym zagrożeniem w postaci Overseerera. I mimo, że kult nieślepych, chociażby z sprawił, że zmartwychwstał. Został odrodzony Ulgu Hai, który stał się o wiele potężniejszą wersją samego siebie. Wyrządził wiele złego i był naprawdę potężny. No to ostatecznie upadł razem ze swoim panem, razem z wersją Redem, który został pokonany. Ale no niewątpliwie jest to jeden z takich najbardziej, jak dla mnie, fanatycznych i silnych kultów. Następnie mamy kolejną niesamowicie potężną postać z początków świata. A mianowicie pajęczą boginię. Pającza bogini, czyli taka potworna abominacja, łączyła w sobie dwie też dość potężne bohaterki, czyli królową pająków Maktans i królową mrocznych elfów Malishie. Oczywiście obie chciały dla siebie łzy Elin, potężny artefakt, a ten sprawił, że stały się takim potworzyskiem. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, Maktans była królową wszystkich pająków a Malisia była królową potężnej dość rasy mrocznych elfów. No i potem jeszcze powstała rasa driderów, czyli pół elfów, pół pająków, czyli już takie ostateczne związanie rasy pająków z rasą elfów. I dla tej rasy niewątpliwie oprócz tego, że pajęcza bogini była przywódcą, liderem, była też bogiem. No i myślę, że tak samo jak dla driderów, tak samo i dla elfów, i dla zwykłych pająków, też... Pajęcza bogini była po prostu bóstwem, które czcili. Ale no została w porę pokonana, została dość szybko pokonana przez siłę elfów, przez siłę Denasa, z pomocą oczywiście też Weznana i wielu innych herosów. Więc ten kult no nie przetrwał zbyt długo. Nie mieliśmy później żadnych kultystów, którzy by... Jakoś próbowali go odbudować. Oczywiście były zrywy ze strony elfów. Mieliśmy Bajimena i jego powstanie, mieliśmy atak sił Ainlin, siostry Malishi. Natomiast nie, nie traktowałbym tego jako kontynuację kultu, także było to naprawdę bardzo potężne bóstwo, ale została w porę pokonane. Pajęcia bogini nie zdążyła się tak, że tak powiem, rozwinąć, jeśli chodzi o swoje umiejętności, zacząć faktycznie coś działać. Została po prostu w porę pokonana. Zanim zagrożenie, które stanowiła, stało się już takie, że nie dałoby się go powstrzymać. No i tak samo było z Umbrą, tak samo było z Godiefem, tak samo było z Molochem. E, także typowy taki schemat, jeśli chodzi o złocieńców, obosów w Kingdomie. Dalej mamy właśnie samą boginię Elin, która moim zdaniem jest jedną z najpotężniejszych, jak nie najpotężniejszym bóstwem w świecie Kingdoma. A nawet jeszcze, myślę, żebym do topki postaci ją ogólnie zaliczył, ponieważ to ona stworzyła elfy. Rasa elfów została stworzona przez boginię Elin. To one były jej dziećmi. Później, oczywiście, nastąpi ten rozłam na Twilight Elfy i na zwykłe elfy, ale to ona stworzyła całą rasę, co jest czymś naprawdę niebywałym. Jej sługą, jej wybrańcem, była postać, która sama sobie jest jedną z najpotężniejszych postaci w całym świecie. Kingdoma. Czyli Smok Faustus, no, praktycznie najpotężniejszy smok w dziejach świata Kingdoma. I on był jedynie sługą bogini. Wybrała go spośród wielu smoków, by ten był strażnikiem artefaktu, jaką była jej łza. Także to też naprawdę świadczy o jej potędze. I początkowo bogini Elin opiekowała się elfami, wiele im dawała. Natomiast nie wiemy, czy czemu później tak troszeczkę się oddaliła. I obserwowała to wszystko z boku, zostawiając jedynie swoją łzę. Bo wydawało mi się, że właśnie jakiejś znalazłem informację na ten temat, ale niestety tylko mi się wydawało, bo przeszperałem kilka stron i nie znalazłem czemu tak było, ale moja teoria jest taka, że po prostu tak jak bóstwa w różnych mitach czy w różnych książkach, grach, filmach, po prostu stwierdziła, że jej dzieci, jej byty, takie, które stworzyła. No, trzeba, żeby się usamodzielniły. Chciała, żeby elfy same po prostu działały, tak? Oczywiście mamy pozostałości, ponieważ leżąc of Kingdom Rush, mamy ołtarze poświęcone bogini Elin, które dają różne bonusy, czyli no mamy to, że bogini nadal, mimoż tak z daleka, obserwuje trochę swoje dzieci no to nadal daje mi różne łaski i błogosławieństwa. Nie jest też taka obojętna. Natomiast po prostu bardziej osunęła się w cień. No i sama bogini również jest w pewnym sensie kluczowa dla całej fabuły Kingdoma. Ponieważ to ona stworzyła swoją łzę, a łza, jak wiemy, przyczyniła się do powstania pajęczej bogini. Do tego, tej, po, tego artefaktu, jaką była łza, pożądały Malisza i Maktans, A później jeszcze to, że Weznon w swoje łapy też tą, dostał tą Uze sprawiło, że ostatecznie stał się kolejnym antagonistą, potężnym czarnoksiężnikiem, mrocznym lordem. E, także też taka kluczowa postać bogini Elin. No i kolejna postać, tutaj może troszeczkę moja nadinterpretacja, moja teoria: Greenmack. Greenmack opisywany był jako źródło zepsucia właśnie Rotten Forest zginięłego lasu. Niegdyś piękny las stał się właśnie zgniły, zniszczony przez mroczną magię, i tak sobie myślę, że skoro właśnie Green Mac jest bossem, był przywódcą, wszyscy się go słuchali i husky, i te drzewce, i swampfingi, i tak dalej, i tak dalej, i opisywany jest jako to źródło zepsucia, to czy mógł być traktowany jako Bóg Rotten Forest, jako Bóg zgniłego lasu, że on to wszystko zapoczątkował? Eee... Nie wiem, czy tak możemy myśleć. No i też te stworzenia, które tam żyły, były na tyle prymitywne, no od tego, że były bardzo potężne, ale były to dość prymitywne stworzenia, no to wiadomo, że nie czciły go w taki sposób, jak rasy rozumne. Raczej nikt nie wyobraża sobie Swampfinga i Hasków budujących ołtarz, czy modlących się, tak? Natomiast w pewien sposób mogły czuć przed nim respekt, dlatego też się go słuchały, no, i była to najpotężniejsza praktycznie postać żyjąca na terenie zgniłego lasu. My, był porównywalny, ale jak już ustaliliśmy w odcinku z pojedynków, przegrałby on z Grimakiem. No i myślę, że skoro jest tym źródłem zepsucia, i skoro nawet po jego pokonaniu utrzymała się, się tam mroczna magia na terenie całego zgniłego lasu, no to mógł być na tyle potężny, by być uznawany właśnie za bóstwo. Dalej mamy klasycznie. Mitologia Nordów, Nordlingów, mieszkańców północy, których poznajemy, z którymi konfrontujemy się w Kingdom Rush Vengeance, stając po stronie Weznana. I oczywiście bóstwem dla nich był Thor. Thor w Kingdomie jest przedstawiony tak jak w popkulturze ogólnie, czyli jako muskularny, przystojny blondyn. A jak wiemy w mitologii, było po pierwsze rudy, a po drugie, tak jak przedstawili e, dość zgodnie z mitologią twórcy gry God of War. Nie stronił też od napojów i wcale nie był jakimś napakowanym, muskularnym chłopem, tylko też miał burzuszek, ale nie zmienia to faktu, że był niesamowicie potężną postacią, jedną z najpotężniejszych. I tak też jest w Kingdomie. Posiada potężny młot Mjolnir, którym oczywiście wystrzeliwuje potężne błyskawice i pioruny i jest on bóstwem Nordów, ale tutaj różnica z Storem w świecie Kingdoma jest taka, że był on synem jeszcze jakiegoś innego boga, którego pewnie też czcili nordowie, bo jest opisywany jako jeden z przyjaciół Królestwa Lineri. Także tutaj troszeczkę to inaczej wygląda. No i mamy też w Kingdom Rush Vengeance inne nawiązania w postaci Walkiri. Walkirii Walkirie to były takie specjalne kobiety, które Właśnie zabierały poległych na polu bitwy wojowników do Walhalli, do krainy właśnie dla tych zmarłych wojowników poległych w bitwie. No akurat mitologia nordycka przewija się w wielu różnych uniwersach innych i jest wiele nawiązań zawsze. E, także wcale mnie to nie dziwi, że zostało to też zaimplementowane do kingdoma. Kolejna, kolejny kult, kolejne bóstwo w sumie. Czyli bohater jednego z poprzednich odcinków, właściwie też dwa tematy z dwóch ostatnich odcinków Murganok potężny duch lasu. Myślę, że patrząc na jego działalność, jego zdolności, jego moc, można go nazwać bóstwem, bo jest potężną istotą. A mało tego, został przywołany na specjalnym sabacie, gdzie był właśnie czczony przez tych mieszkańców, tych ażweran którzy później stali się drzewo ludźmi pod wpływem jego potężnych, ciemnych mocy, tak? Także myślę, że dla nich był on Bogiem. No oczywiście troszeczkę tutaj ich oszukał, bo przywołali Morganoka, by przeciwstawił się obcym, by pomógł ochronić Silver Oak Forest przed najazdem. A Murganok był sprytny, wykorzystał to i ten ratunek wcale nie był takim Aktem bohaterstwa i pomocy, a po prostu jak to było w jednym z filmów, zmienił się zarząd. Bo Murganok stał się nowym, nową istotą, która władała właśnie lasem i otoczył go cał, cały ten las właśnie swoją mroczną magią, i chciał jeszcze przejąć władzę nad całym światem, po prostu rozszerzając granice lasu stopniowo za pomocą mrocznej magii. Także niewątpliwie była to jedna z najpotężniejszych istot w świecie Kingdoma. I też miał on niejako swój kult, miał swoich sługów w postaci właśnie drzewo ludzi, także myślę, że również na tą listę możemy go wpisać. No i wracamy do Kingdom Rush Frontiers. I tu kolejne bóstwo związane z morzem, Pan Musz, Bóg Regnos. Moim zdaniem mógł być porównywalnie potężny albo minimalnie słabszy niż bogini Elin. Oczywiście patrząc na jego wygląd, na tego jak jest, no nie widzimy go bezpośrednio tak, jak, tak samo jak bogini Elin, ale mamy tą różnicę, że mamy jego ołtarze, jego statuły. Możemy zobaczyć, jak wygląda. I pierwsze skojarzenia, które przychodzą na myśl, to oczywiście Neptun, Posejdon, bogowie właśnie z mitologii greckiej i rzymskiej. Gdzie mieliśmy właśnie bogów mórz i nawet dzierży on w ręce trójząb, który w samej grze po odbudowaniu pozwala wystrzeliwywać potężną wią wiązkę promień we wrogów. Także tutaj dość mocna zdolność. Nie wiemy, jakie zdolności posiadał sam Regnos, ale podejrzewam, że jakieś typu przywołanie sztormu, wywołanie tsunami, rozstąpienie morza, władanie morza nad rybami i nad stworzeniami morskimi jest to bardzo prawdopodobne. Być może był on też bogiem, którego nienawidziły morskie diabły. I może, może lewiatanów takich jak Lewiatan było więcej, i co z nimi też walczył. Regnos tego nie wiemy, to już jest takie gdybanie jedynie. Ale myślę, że to też dość potężne bóstwo. Pozostajemy w Kingdom Rush Frontiers i mamy Saitama. Saitama, zwany też Małpim Bogiem, oczywiście jak nazwa wskazuje, ma postać małpy. W odcinku poświęconym temu bohaterowi ustaliliśmy, że jest to. Prawdopodobnie kapucynka, lub coś podobnego, tylko po prostu jest rozmiarowo większe od człowieka. No, a ma chudy ogon, ma chude kończyny, e, także najbardziej pasuje. No, a to, że wielkościowo jest porównywalny z gorylem, to już inna sprawa. E, no i Saitam, prawdopodobnie też był właśnie tym bogiem dla różnych plemion, e, co nie dziwi w sumie, no bo małpy zamieszkują dżunglę. E, i jest kilka takich stworzeń charakterystycznych, co w różnych e, dawnych takich religiach mogły pełnić funkcję bóstwa. No właśnie, chociażby w dżungli małpy, słonie, e, tygrysy. W mitologii właśnie hinduskiej mieliśmy tego typu różne bóstwa. Dalej mamy samo ucieleśnienie ciemności, zła, czyli umbre. Umbra może nie miał swojego kultu, może nie był żadnym wcale bóstwem, ale no, niewątpliwie był na tyle potężny, że nazywano go wręcz Bogiem. Sam Malagar mówił, że coś w stylu, jak dobrze pamiętam, że teraz poznacie wręcz boską moc. No i Umbra to jest jedna z jak nie najpotężniejsza zdana nam postać w uniwersum Kingdom Rush. Także też myślę, że zasłużył na miejsce na tej liście. No i teraz przejdziemy do postaci, które może nie są bóstwami, ale mogą być. To po pierwsze, to pierwsza grupa. A kolejne to takie, które są troszeczkę powiązane z różnymi wierzeniami i po prostu je wymienię, bo być może w świecie Kingdoma nie ma to żadnego znaczenia, jest to luźne nawiązanie, a może jednak nie. I pierwszą z takich postaci jest Królowa Zimy. Nie wiemy, czy właśnie może być bóstwem e, śniegów, mrozów, lodów, właśnie całej tej wszechpojętej zimy. Ma niejako właśnie z swoich takich oddanych kultystów, bo stworzyła przecież różne lodowe stwory. E, nawet nie tylko w sumie lodowe, bo też takie bardziej e, przypominające duchy. Te wszystkie, tych wszystkich przeciwników, z którymi mierzymy się w tej mini kampanii poświęconej królowej zimy w Kingdom Rush Vengeance. Także, no może były to dość prymitywne istoty, ale jednak stworzyła nowe rasy. Także to świadczy o tym, że była dość potężna. Oczywiście, no nie była tak potężna jak Wezna, co się później okazało, ale jednak dysponowała dość silną magią, i nie wiem, czy możemy ją właśnie nazwać tym bóstwem zimy, ale czemu nie też. Dalej mamy Ignusa, który nie jest ani żadnym bóstwem, ani żadnym jakimś takim e, specjalnym też bytem niby, ale opisywany był, że ten jego płomień jest niczym gwiazdy, także no gwiazda jest niesamowicie no, potężna, tak? Możemy tak w pewnym sensie powiedzieć. Także jeśli był tak silny i tak Taki ten gorąc, który powodował, e, był na tyle potężny i też potrafił bez problemu pokonać kilka oddziałów wroga. No to czy mógł być jakimś wysłannikiem, albo nawet sam jakimś takim minibóstwem ognia? No nikt go nie czcił, nie? Ale jeśli chodzi o moc, była to dość silna postać również. Dalej mamy Molocha, władcę Pandemonium. Pandemonium to niejako piekło w świecie uniwersum w świecie uniwersum tak. W świecie Kingdom Rush. E, no i sam Moloch może przypominać, znaczy może wzbudzać takie skojarzenia, że o diabeł. No i niewątpliwie tak jest, no bo też jest władcą jakby piekła, ma takie rogi charakterystyczne, jest demonem. E, no i właśnie, czy to tak w świecie Kingdoma właśnie możemy określić, czy po prostu jednak jest to e, tylko takie bardziej luźne nawiązanie. No bo jednak to, to jest władca piekła, i tak dalej. I wydawało się, że on jest takim jednym z największych, złych, a jednak mieliśmy potężniejsze postaci. Mamy też Demona Godiefa, który, jak ostaliliśmy pokonałby Molocha w walce, a ma bardziej wspólne cechy z Balrogami, z władcy pierścieni, niżeli z samym diabłem, samym szatanem z Biblii. Także, no tutaj, tak myślę, że też fajnie, że go wymieniłem, ale no mógł żadnym bóstwem ani niczym powiązanym nie być. No i dalej mamy Lilith. Zwaną też upadłym aniołem. Aniołowie oczywiście występują w Biblii, w naszych wierzeniach chrześcijańskich. No i czy to jest tylko takie nawiązanie, taka nazwa, czy może rasa aniołów w uniwersum Kingdoma jest zupełnie in czymś innym niż. My sobie to wyobrażamy I wcale Lilith też Nie jest ani sług, sługą Żadnego bóstwa Ani sama w sobie nie jest żadnym bóstwem No ale to też pozostawiam wam trochę Te niektóre postaci do interpretacji Chętnie poczytam wasze komentarze Zapoznam się z nimi Zobaczę co macie ciekawego do powiedzenia No i chyba przejdziemy Do omówienia ankiety no i teraz w sumie muszę przyznać szczerze, że jestem bardzo zadowolony, wyszło to 10 razy lepiej niż poprzednia wersja tego materiału, gdzie czasami, no momentami wyglądało to bardzo źle. Może to też miało wpływ na to, że byłem dość zmęczony po całym dniu, nagrywałem to późną porą, bo chciałem to wstawić rano, ale no zdecydowałem, że jednak jest to zbyt słabe. Znaczy nie było to złe, ale uważam, że teraz zrobiłem to o wiele lepiej. Także z tym, którzy byli do tej właściwej części tego materiału, to dziękuję. No jeszcze krótkie ogłoszenie, bo mi się przypomniało w trakcie. Wracając do tych propozycji, które się pojawiły do serii Kingdom Rush Extra, no to właśnie tam naprawdę bardzo fajne propozycje były. Chociażby żeby opowiedzieć ogólnie o wszystkich znanych nam władcach w świecie Kingdoma, to rozważę. A z kolei do Kingdom Rush Pojedynki pojawia się również bardzo fajna propozycja, ponieważ E, oprócz konfrontowania pojedynczych postaci, padła propozycja, by konfrontować ze sobą różne rasy, różne frakcje e, i porównywać pod różnymi względami kto mógłby wygrać w jakiejś bitwie na e, różnym terenie. Myślę, że to też będzie wprowadzone w jednych z najbliższych odcinków. Także to tyle. Jeszcze taka, takie informacje, także tym, którzy byli na tej właściwej części, dziękuję. A dla tych takich bardziej zainteresowanych, jeszcze omówienia ankiety i opcji, które się tam znajdowały. No i w tej ankiecie dwie opcje tak szły web w web, a mianowicie kulty i bóstwa w Kingdom Rush z artefaktami w świecie Kingdom Rush. Tak cały czas było 44 do 44, 43 do 43. Tu na koniec, jak sprawdzałem wczoraj, jak się mają te. Statystyki do siebie, te punkty procentowe, no to odskoczyła już ta jedna opcja na 7%. Natomiast pozostałymi opcjami była kultura w świecie Kingdom Rush, która zebrała tylko 10%. Tu po prostu mówiłbym różne krę kręgi kulturowe. Na przykład to, że właśnie mieliśmy takie plemiona jak Makwa, które mieszkało w dżungli, było dość prymitywne. Mieliśmy elfy, które wyznawały boginię Elin i były wysoko cywilizacyjni. Mieliśmy ludzi, którzy przecież przejęli praktycznie cały kontynent. Mieliśmy mroczne demony, e, także tutaj bym takie rzeczy omówił. I mieliśmy też inny napis w komentarzu, ale chyba tam nikt komentarza jeszcze wtedy nie zamieścił. Teraz dopiero pojawiły się nowe komentarze z nowymi propozycjami. Artefakty pewnie w których z kolejnych odcinków się pojawią, no bo tak z racji, że na wyrównaną walkę może nie w kolejnym odcinku, ale w jeszcze kolejnym omówimy, myślę, artefakty takie najważniejsze ze świata Kingdoma. A w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia no i cześć!